W rolach głównych. Film z serii Stellina, odcinek 107. Scenariusz. Reżyseria. Co powiedziałaś? Mój Boże. Co zrobiłaś? Myślałam, że on mnie kocha. Ufałam mu. Nawet gdyby to była prawda, nie powinnaś była tego robić tak szybko. Skąd ten pośpiech? Przecież nikt nie sprzeciwiłby się waszej miłości. Dlaczego zrobiłaś to przed czasem? Po co tak głupio marnować młodość? Powiedz mi. Ja nie wiedziałam, że przecież masz matkę. Mogłaś z nią pomówić. Zawsze możesz liczyć na swoją rodzinę. Oni cię rozumieją. Dziewczyna taka jak ty nie powinna ukrywać swoich uczuć. Miłość to nie zbrodnia. Czemu sprawiasz tyle bólu swoim rodzicom? Po co robić coś, czego musisz się potem wstydzić? Wiem, że źle zrobiłam, ale zrozumiałam to dopiero teraz. To niestety problem stary jak świat. Zawsze zauważamy błędy dopiero po fakcie. Gdybym tylko mogła porozmawiać z Franco. Gdybym mogła się z nim spotkać. Nie mogę uwierzyć, że już mnie nie kocha. Był taki miły i czuły. Kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem, prosił, żebym nie płakała. Był załamany. Więc dlaczego nie dzwoni? Dlaczego nie przyjdzie? Nie powinien cię zostawiać w takim krytycznym momencie. Nie wiem. Może jest przerażony? On nie lubi takich oficjalnych związków. Dzieci też nie cierpi. Jasne. Chcę być wolny, bez żadnych zobowiązań. Wiem jednak, że mnie kocha. Czuję to. Pozwól mi do niego napisać. Zgoda, ale moim zdaniem to tylko strata czasu. Zaniesiesz mu list? Bardzo cię proszę. Niech ci będzie. Zrobię to tylko dla ciebie. Dziękuję. Nie zabierze mi to dużo czasu. Dzień dobry. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Rozmawiałem z dyrektorem. Usiądź, kochanie, i opowiedz mi wszystko. Poprosiłem go o pozwolenie na powrót do sali operacyjnej. To cudowne. A on co ci odpowiedział? Długo rozmawialiśmy i wydał mi się zadowolony. Powiedział, że było mu bardzo przykro. No, wtedy, kiedy musiał podjąć tę decyzję o moim odwołaniu. I że zawsze brakowało lekarza o takim doświadczeniu. Nigdy nie miałam co do tego wątpliwości. Co ci jeszcze powiedział? Zadał mi kilka pytań. Byłem z nim bardzo szczery i myślę, że bardzo go to ujęło. Bardzo się cieszę. Jutro mam pierwszą operację. Jestem taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że nie będziesz miał od razu problemu. To chyba nic trudnego. Na razie będę tylko asystował.
Ty asystentem? Ale chyba tak będzie lepiej. Powoli wciągnę się do pracy. Oczywiście. Myślałam tylko, nieważne. Cieszę się, że możesz wrócić do pracy. Stellino? Chodź tu. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Przepraszam, ale trochę się śpieszę. Muszę wyjść. To zajmie tylko chwilę. Wyobraź sobie, że mój mąż wróci do pracy i będzie mógł znowu przeprowadzać operację. A to znaczy, że wkrótce przyjdzie czas na operację Michelangela. To cudowna wiadomość. Ale teraz muszę już iść. Jak ona się dziwnie zachowuje. Zwykle bardziej interesowała się sprawami Michelangela. Chyba coś się ugnębi. Może później mi wyjaśni, co się stało. Powiedz mi, kiedy masz zamiar zoperować Michelangela? Jutro będę coś wiedział na ten temat. Nie wiem, jak się będę czuł przy stole operacyjnym. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Przecież to twoja praca, twoje przeznaczenie. Mam taką nadzieję. Kochanie, mam wrażenie, że wszystko zaczyna się układać po naszej myśli, że niedługo już skończą się nasze problemy. Operacja Michelangela, pierwsza miłość Lili, zobaczysz, że nasze dzieci znów będą szczęśliwe. Czuję się znacznie spokojniejsza. Przepraszam, czy zna pan chłopaka, który nazywa się Franco? Tak, to ten, co tam siedzi. Dziękuję. Franco? Tak, to ja. Przesyła mnie Lili. Prosiła, żebym przekazała ci ten list. Usiądź. To, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, powiedziałem już Kati. Lili pomyślała, że jak przeczytasz ten list, to zmienisz zdanie. Rozmawialiśmy już o tym. Jeśli Lili zgadza się na stare warunki, to dobrze. Jeśli nie, to dajmy sobie spokój. Problem w tym, że Lili nie może wychodzić z domu. Krystyna, jej matka, czeka na ciebie, ponieważ chciałaby cię poznać, wiedzieć, kim jesteś. No nie, to nie interesuje. Lili powiedziała, że wyjechałeś w podróż ze swoim ojcem. Jeśli nie pojawisz się wkrótce, to pewnie domyśli się, że to nieprawda. Powiedz jej, żeby wymyśliła coś innego. Niech powie, że poleciałem na księżyc. Ciebie naprawdę to nic nie obchodzi? Lili okropnie cierpi. Płacze całymi dniami. Znam to na pamięć. To dlaczego, kiedy do ciebie dzwonię, nie chcesz z nią rozmawiać? Dlaczego nie oddzwonisz do niej? Nie lubię się kłócić. Wiesz, co o tym myślę? Jeśli nie można czegoś kontynuować, najlepiej przerwać to od razu. Lili cię kocha nawet bardzo. A teraz bardzo cierpię. Musisz postarać się... Bardzo mi przykro. Powtarzam ci jednak, że nie przyjdę do ich domu. Nie odpowiadam mi to. Nie możesz jej tego zrobić. Nie możesz tak po prostu uciec. A to dlaczego? Ponieważ masz wobec niej pewne zobowiązania. O tym też ci powiedziała. No pewnie, teraz rozumiem. Jej starzy chcą mnie zmusić. O niczym nie wiedzą. Ja tak. Chcesz mnie zastraszyć? Nie, przyszłam tu dlatego, że Lili mnie o to prosiła. Ona cię prosiła? Co ty powiesz? Nie wiem, jak jej to wszystko powiem. Co mam jej przekazać? Że już jej nie kochasz? Przestań czytać te przeklęte czasopismo. Chcesz ją porzucić? To nie twoja sprawa. To niemożliwe, żebyś był aż tak głupi. Ona cię kocha, a ty masz wobec niej zobowiązanie. Z jakiej to niby racji? Ponieważ Lili to jeszcze niewinne dziecko, a ty ją wykorzystałeś. Co miałem zrobić? Mężczyzna musi zawsze wykorzystać odpowiednią okazję, zwłaszcza... Co ty wyprawiasz? Na pewno nie jesteś mężczyzną. Jesteś zwykłym gnojkiem. Prawdziwy mężczyzna uszanowałby niewinną dziewczynę. I nie bałby się tak jak ty. Jesteś zwykłym draniem. Masz jeszcze mleko pod nosem. Idiota. Ale ja... Czy ty masz w ogóle rozum? Skoro wyrzekasz się miłości Lili tylko po to, żeby siedzieć całymi dniami w tym obdrapanym barze, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jesteś idiotą.
Jesteś tylko zwykłym małym młotrem, któremu udało się oszukać niewinne dziecko, które wykorzystał jej uczucia, a potem porzucił ją. Uważaj na to, co mówisz. Nie pozwolę, żeby się jej nie szanował. Licz się ze słowami, idioto. Mów ciszej, moi przyjaciele nas słuchają. Czyżbyś się wstydził? A powinieneś. Zobacz, co zrobię z tym listem. Nie będziesz mógł śmiać się z niej, ze swoimi kumplami. I powiem ci coś jeszcze. Bardzo się cieszę, że Lily nie będzie twoja. Ona zasługuje na kogoś lepszego. Na prawdziwego mężczyznę, a nie na takiego szczeniaka jak ty. Dlaczego na niego nie zadzwoniłaś? Czemu nie poprosiłaś go? Powiedziałam mu, ale on nie chciał. Czy on wiedział, że rozmawiałaś ze mną? Oczywiście, że wiedział. Powiedziałam mu, że jesteś przy telefonie. Kiedy rozmawiałam z tobą, poprosiłam go nawet, żeby zbliżył się do ciebie. I co ja mam teraz powiedzieć? To proste. Ja na twoim miejscu dałabym mu kopniaka w tyłek. Czemu masz się zamartwiać przez jakiegoś typka, który cię nie kocha? Wiem, ale łatwo tak mówić. Ale przecież ty też kochasz Michelangela i tylko on cię obchodzi. Poza tym to nie tylko kwestia uczuć. On po prostu nie może mnie zostawić. Proszę cię, nic nie mów. O mój Boże, co za drama. To nieprawda, on mnie kocha. Jestem pewna. Tylko to wszystko stało się tak nagle. Ale wiem, że jak się nad tym zastanowi, zrozumie. Przesłałam mu list przez Stellinę. Mam nadzieję, że ona go odnajdzie. Jestem pewna. Widziałaś się z nim? Co powiedział? Słuchaj, mogłabym ci powiedzieć wiele rzeczy, ale myślę, że powinnam ci powiedzieć prawdę. To wszystko, co robisz, nie ma sensu. Nie powinnaś oczekiwać od tego typka ani miłości, ani zrozumienia. Niestety, tak to wygląda. Więc postanowiłem nie rzucić. Już mnie nie kocha. Powiedział, że może ciągnąć tę historię tylko na dawnych warunkach, to znaczy w ukryciu. Nie chcę tu przyjść poznać twoich rodziców. To nie jest miłość. Ale co ja mam zrobić? Czuję, że umieram. Nie mów tak. On nie jest tego wart. Musisz być silny. Masz przecież znacznie więcej odwagi od niego. Kiedy coś robisz, pamiętaj, że później należy zawsze ponieść tego konsekwencje. Nie wiem, co robić. Stellina, proszę cię, pomóż mi. Co ja teraz zrobię? Uspokój się. Jestem przekonana, że powinnaś jak najszybciej porozmawiać z matką. Musisz być z nią szczera. Nie. Właśnie, że tak. Już dawno powinnaś była to zrobić. Tylko twoja matka może ci pomóc. Uwierz mi. Devi credere. No dobrze. Ale dlaczego nie zostaniesz ze mną jeszcze trochę? Mieliśmy dziś bardzo mało czasu dla siebie. To prawda. Ale tak będzie lepiej. Ostatnio nie przestrzegaliśmy zasad, które ustanowiliśmy. Trudno ich przestrzegać, kiedy jest się tak blisko ciebie. Proszę cię, przestań. Jutro świętujemy urodziny Izabelli. Wpadniesz? Chętnie. Gdzie będzie? W moim mieszkaniu. Dlaczego właśnie u ciebie? Będzie grupka ludzi, która dobrze się już zna, bardzo zabawni ludzie. A ponieważ mieszkam sam i mam dość duży zapas napojów, zdecydowaliśmy zrobić imprezę u mnie. Przyjdziesz? Jeszcze nie wiem. Ale powiem ci, Izabela nie wybaczyłaby ci, gdybyś nie przyszła. Poza tym miałabyś w końcu okazję zobaczyć moje mieszkanie. Tyle razy cię zapraszam. Ale nigdy jeszcze nie przyszłaś. Dobrze wiedziałeś, że nie przyjdę. Chciałbym, żebyś wiedziała, że to nie jest żadna pułapka, tylko spotkanie przyjaciół. Możesz być spokojna.
Czerwony kapturek nie musi obawiać się, bo wilk obiecał, że go nie zje. Daj spokój, Ricardo. Jestem trochę za stara na zabawy w czerwonego kapturka. Nie mówmy o wieku. Za każdym razem, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że moja młodość ucieka bezpowrotnie, mam ochotę cieszyć się życiem. Cóż potem nas czeka? Starość, śmierć, nicość. Żyje się tylko raz. Musimy wykorzystać każdą szansę, którą ofiarowuje nam życie. Późno już. Zobaczymy się jutro. Przyjdziesz? Nie wiem. Może. Nie mogę tego powiedzieć mami. Nie chcę sprawić jej bólu. Musisz jej to powiedzieć. I tak wcześniej czy później dowie się o tym. Ale potem będzie gorzej, ponieważ będzie się czuła oszukana. Nie dlatego, że to zrobiłaś, ale dlatego, że ją oszukiwałaś. Ale ona mnie nie zrozumie. Zrozumie. Nie ma co do tego wątpliwości. Matki zawsze rozumieją córki. Będzie cierpiała. O tym powinnaś wcześniej pomyśleć. Wiem i zdaję sobie sprawę, że teraz muszę za to wszystko zapłacić. Często bywa tak, że płaci się wysoką cenę za chwilę szaleństwa. Czasami trzeba za to płacić przez całe życie. Nie mogę tego wyznać mamie. Brak mi odwagi. Ale ona ma prawo o tym wiedzieć. Musisz to zrobić. Prędzej umrę. Nie przesadzaj. Zobaczysz, że jak jej powiesz... Co ci jest, kochanie? Przepraszam. Dlaczego płaczesz? Odpowiedz mi. Źle się czujesz? Co ci jest? No bo... Mamo... Ja i Franco... O mój Boże! Jak to się mogło stać? Nie mogę uwierzyć. Teraz muszą się pobrać. Nie ma innego wyjścia. Nie wiem, co robić. Czy Lili powiedziała ci o wszystkim? Tak, powiedziała mi, co się stało. Ten chłopak musi wziąć za to odpowiedzialność. Lili nie jest sama. Ma rodzinę, ma ojca. Nie może mu to tak ujść na sucho. Wydaje mi się jednak, że pan doktor nie powinien o tym wiedzieć. Muszę mu to powiedzieć. Nie dam sobie z tym sama rady. Czuję się tak przytłoczona. Wydaje mi się, że to zbyt ciężkie dla niego w tej chwili. Istnieje ryzyko, że ponownie zacznie pić. To niemożliwe. Przestał pić. Muszę mu to natychmiast powiedzieć. Na pewno znajdzie jakieś wyjście z sytuacji. Pomyśl o operacji. Musimy oszczędzić mu problemów. Nie mogę sama się tym zająć. Nie dam rady. Muszę z nim pomóc. Musisz się nad tym zastanowić. Maurizio. Drogi. Co ci jest? Jakieś problemy z operacją? Poszło fatalnie. Byłem przerażony. Jakbym robił to po raz pierwszy w życiu. Skalpel drżał mi w dłoni. Przecież miałeś dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Powinieneś się bardziej postarać. W gruncie rzeczy to była łatwa operacja. Powiem ci całą prawdę. Jaką prawdę? Przez ten cały czas nie przestałem pić. Boże, to niemożliwe. Niemożliwe. Nie potrafiłem oprzeć się pokusie. Myślałem, że zwariuję.
Ale przecież... Stellina starała mi się pomóc, ale... Stellina? Tak. Przychodziła co wieczór do mnie, do gabinetu. Przygotowywała kawę. Dodawała mi odwagi. Gdyby nie ona, już dawno byłbym zniszczony. Nie powiedziałam mu o niczym. Zrozumiałam, że nie zniósłby kolejnego ciosu. Dobrze zrobiłaś. Maurizio powiedział mi, jak wiele dla niego zrobiłaś. Tak. Bardzo cierpiał. Chciałam mu pomóc. Mój Boże, jak mogłam być taka ślepa i nie zauważyć tego wszystkiego, co działo się tuż obok mnie? Jaką byłam egoistką? Uspokój się. Jak mogłam być taka głupia? Spędzałam czas w klubie na głupich pogaduszkach, gdy tymczasem moja rodzina potrzebowała mojego wsparcia. Jaka ze mnie wstrętna egoistka. Napij się wody. Nie można czuć się odpowiedzialną za wszystko. Jestem beznadziejną żoną i matką. Nie mam żadnego usprawiedliwienia dla siebie. Nie mów tak. Uspokój się i przestań płakać. Co ja teraz zrobię? Gdybym była bardziej uważna, nie byłoby teraz takich problemów. Zauważyłabym, że moja córka potrzebuje pomocy. A do tego jeszcze Maurizio. Gdyby nie ty, już dawno stoczyłby się na samo dno. Jak mogłam ich tak zostawić? Uspokój się. Zbudowałam mur obojętności między nami. On mnie potrzebował, a ja tego niestety nie rozumiałam. Ile błędów popełniłam, to wszystko przez egoizm. To wszystko moja wina. Tylko moja. Mogłabyś wytłumaczyć mi, co się dzieje w tym domu? Czemu pytasz? Przed chwilą widziałam Krystynę, jak płakała i Stellina starała się ją pocieszyć. Kiedy spytałam, o co chodzi, powiedziała mi, że to nic takiego, że jest trochę zdenerwowana. Moim zdaniem to wszystko wina narzeczonego Lili. Całkiem możliwe. Lili nic jej nie powiedziała i Krystyna zezłościła się. Nie, to musi ukrywać się coś znacznie poważniejszego. Jestem tego pewna. Nie wiem, skąd te przypuszczenia. Na początku w ogóle się nie zdenerwowała. Przyjęła całą sprawę ze spokojem, a teraz zachowuje się, jakby chodziło o jakąś tragedię. Jestem pewna, że wiesz coś na ten temat. Ja nic nie wiem. To dziwne. Zresztą nieważne. I tak się dowiem. Mam na to 1000 sposobów. Tak, tak, to musi być coś bardzo poważnego, inaczej Krystyna nie płakałaby w ten sposób. Poza tym Lili siedzi zamknięta w pokoju. Dlaczego nic nie jesz? Tak dalej być nie może. Nie jesz, nie pijesz. Źle się czuję. Zachowujesz się jak dziecko. Opowiedziałam o wszystkim mamie. A ona teraz przekaże wszystko tacie. Nie martw się. Na razie nie ma takiego zamiaru. Twój ojciec potrzebuje spokoju, bo musi zoperować Michelangela. Wcześniej czy później i tak zauważy. A Franco przecież nie przyjdzie. I ojciec sam się wszystkiego domyśli. Nie martw się. Później pomyślimy, co mu powiedzieć o Franco. Na razie zachowuj się, jak gdyby nigdy nic. Nie dam sobie rady. Musisz. Zrób to dla swojego brata. Chcesz, żeby wyzdrowiał? Oczywiście, że chcę. Dobrze, więc od jutra wychodzisz z tego pokoju. Nie możesz przecież spędzić tu całego życia. Zobaczysz, że powoli zapomnisz o wszystkim.
Nigdy nie zapomnę o Franku. Ale ono mnie niestety tak. Nie kocha mnie. Nigdy wcześniej też nie kochał. Lili myślała, że jak przeczytasz ten list, zmienisz zdanie. Co ja jej mam teraz powiedzieć? Że już jej nie kochasz? Że chcesz ją porzucić? Prawdziwy mężczyzna umiałby uszanować niewinną dziewczynę. Nie bałby się i nie byłby takim draniem jak ty. Jesteś gnojkiem, któremu udało się oszukać dziewczynę, a teraz wykorzystał jej uczucia, by ją porzucić, ogołocić ją z marzeń. Powoli. Uważaj, nie jesteś przyzwyczajony poruszać się tutaj powoli. To pierwszy czy drugi raz jesteś tutaj? Drugi i za każdym razem z tobą. Dobrze ci zrobi zmiana powietrza. Tu jest kanapa, usiądź. Dobrze, już dobrze. Siadaj. Dziękuję. Wszystko w porządku? Tak. Włączyć muzykę? Świetny pomysł. Co włączysz? Nie wiem. Lili kupuje kasety. Jeśli więc nie będzie ci się podobało, to jej wina. No już, zobaczymy. Podoba mi się. Niezłe, prawda? Owszem. Opowiedz mi, jak idą przygotowania do operacji. Chcę wszystko wiedzieć. Tata cały czas się przygotowuje. Jak tylko będzie gotów, pójdę pod skalpelem. Jak zwykle żartujesz. Owszem. Kiedy odzyskasz wzrok, musisz mi powiedzieć, czy twoim zdaniem jestem ładna, czy nie. Jesteś śliczna. Tego jestem pewien. Skąd możesz to wiedzieć? Ale jesteś uparta. Stellina mi powiedziała. Bardzo liczę na tę operację. Zobaczysz, że wszystko pójdzie jak z płatka. Masz już jakieś plany? Wiesz, co będziesz robił? Jak będzie po wszystkim? Mam już wszystko zaplanowane. Ożenię się. Wybierzemy się w długą podróż poślubną. Wrócę do pracy. Zacznę znów malować. Będę miał mnóstwo dzieci i będę szczęśliwy. Dużo rzeczy masz zamiar zrobić. Muszę przyznać, że jestem raczej optymistą. Stellina wypełniła moje życie miłością i szczęściem. Lili, w końcu przyszła moja królewna. Chodź tu. Jak leci? Dobrze. Wiesz co? Pewien ptaszek wyćwierkał mi, że masz narzeczonego. Tak. Brawo. Moje gratulacje. Dziękuję. Słucham? Bardzo dziękuję. Skąd ten smutny ton? Powinnaś być wesoła i szczęśliwa, a wydajesz się smutna. Nie mam racji? Prawda jest taka, że odkąd się zaręczyła, stała się zazdrosna. Stałaś się zazdrosna? Nie chcę się do tego przyznać. Wybaczcie, ale boli mnie głowa. Już zaczynają się zmartwienia. To niemożliwe, żeby najmłodsza latorośl tej rodziny była już zaręczona. Powiedz, kiedy nam przedstawisz tego szczęściarza? Nie wiem dokładnie, ponieważ teraz jest w podróży ze swoim ojcem. Rozumiem, ale chętnie bym go poznał. Skoro ty go kochasz, to jestem pewien, że polubiłbym go od razu. A gdybyśmy tak pobrali się w tym samym dniu, pomyśl, jakby się mama zdziwiła. Co jej jest? Nic, tylko jest bardzo rozemocjonowana. To jeszcze dziecko. Tak, to prawda. To ważny moment w jej życiu. Może jeszcze do tego nie dojrzała. Z pewnością jest jeszcze wrażliwsza niż wcześniej. Ile to myśli musi się kłębić w tej ślicznej główce?
Lily na pewno czuje strach przed miłością. Ona jest jeszcze taka młoda. Zdajesz sobie z tego sprawę? Niech Bóg ma ją w swojej opiece. Jeszcze nie zaczęła żyć, a już ściągnęła na siebie tyle kłopotów. To wina tego smarkacza. To dlatego, że młodzi mają teraz za dużo swobody. Dzisiejsze dziewczyny robią to, na co mają ochotę. Chodzą i wychodzą z domu, kiedy chcą. A rodzice nie wiedzą nawet, gdzie i z kim ich córki spędzają czas. Za moich czasów wszystko było zupełnie inaczej. Gdyby chociaż wybrała kogoś poważnego, odpowiedzialnego. Jak mogła wybrać kogoś właściwego? Przecież ona nie wie jeszcze nic o życiu. Dziewczyny myślą, że wiedzą wszystko, a tymczasem nie mają o tych rzeczach zielonego pojęcia. Rodzice to dla nich tylko naiwniaki. Potem popełniają głupoty, a kto za to wszystko płaci? Oczywiście rodzina. Masz rację. Krystyna jest taka zrozpaczona. Nic dziwnego, żal mi jej, ale sama jest wszystkiemu winna. Mówiłam jej nieraz. Problem w tym, że Lily to jeszcze niewinne dziecko. I co z tego, jest młoda, naiwna? I co z tego? Jak mówi przysłowie, dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Mówiłam pani Krystynie, że daje jej za dużo swobody. I masz ci los. Teraz są tylko kłopoty. Ale teraz to zauważyła. Tylko, że trochę za późno. Co masz zamiar zrobić? Nie wiem. Doktor nie może się o niczym dowiedzieć. Musi mieć spokój. Pani Krystyna nie może biegać za tym szczeniakiem. No więc? Miejmy tylko nadzieję, że Lily szybko o nim zapomni i że wiadomość nie rozniesie się po mieście. Prośmy o to Boga. Questo non deve succedere. Jeśli nie czujesz się całkiem spokojny, zadzwoń do szpitala. Możesz zawsze powiedzieć, że to ja czuję się źle. Nie mogę tak dalej ciągnąć. Muszę być zdecydowany. To jedyny sposób, by odzyskać pewność siebie. Bardzo się boję. Nie będę sam. Będzie przy mnie dwóch innych lekarzy. Nie martw się. Jeśli się pomylę, kto inny zajmie moje miejsce? Tak bardzo chciałabym ci pomóc. Pomaga mi twoja miłość. Jesteś mi bliższa niż kiedykolwiek. Ja również jestem szczęśliwa, że się odnaleźliśmy. Możesz być pewna, że wszystko pójdzie dobrze. Pamiętaj, że jestem przy tobie. Będziemy walczyć razem. Dziękuję, kochanie. Muszę lecieć. Nie chciałbym się spóźnić. Muszę mieć trochę czasu na przygotowanie. Czy Lily jest jeszcze w swoim pokoju? Nie, chyba w kuchni. Nie rozumiem, co się z nią dzieje. Jest trochę zdenerwowana, ale to nic wielkiego. Kiedy przyjdzie ten chłopak? Teraz jest w Buenos Aires z ojcem. Myślę, że powinien wkrótce wrócić. Ale nie myśl o tym teraz. Skup się na pracy. To teraz dla ciebie najważniejsze. Do zobaczenia wieczorem. Tak. Ricardo. Jak się masz? Przepraszam, ale nie mogę przyjść. Naprawdę. Mamy tu bardzo poważne problemy. Co ty opowiadasz? Nawet nie wiem, gdzie mieszkasz. Proszę cię, wytłumacz mnie przed Izabelą. Powiedz, że zadzwonię do niej później. Słucham? Gdzieś w klubie? Dobrze. Posłuchaj mnie, Ricardo. Tak, powinniśmy porozmawiać. Zgoda, zobaczymy się w klubie. Tak.
Va bene a quell'ora. Do zobaczenia. Sì, al club. Ci vediamo là. Chi è? Kto tam? To ja, kochanie. Moja maleńka, co się z tobą dzieje? Jesteś chora? Nie. To dlaczego siedzisz całymi dniami w tym pokoju? Czemu płaczesz? To nic takiego, ciociu. Biedne dziecko. Zostawili cię samą ze swoimi kłopotami. Ale to chyba nic poważnego, skoro nie przeszkodziło to twojej matce iść jak zwykle do klubu. Nie martw się, jestem przy tobie. Nie wiedziałam, że mama miała dziś wyjść. To bez znaczenia. Możesz porozmawiać ze mną. Opowiedz mi, co cię trapi. Czy to dotyczy twojego chłopaka? Proszę cię, ciociu. Możesz mi zaufać. Opowiedz mi, co się stało. Odwagi. Może będę mogła ci w czymś pomóc. Nikt nie może mi pomóc. To nieprawda. Dobrze o tym wiesz. Mów, co się stało, skarbie. Powiedziałaś jej? Opowiedziałaś jej wszystko? Nie. Nic nie powiedziałam. Nie możesz nikomu opowiadać, rozumiesz? A zwłaszcza pani Laurze. Ona wydaje się tylko cieszyć z ludzkiego nieszczęścia. Na pewno byłaby zadowolona, gdyby dowiedziała się, że wasza rodzina ma problemy. Myślałem, że przyjdziesz na imprezę do mnie, a teraz to. Chcę, żeby wszystko między nami było jasne. Rozumiem, rozumiem. Wybacz mi, ale zrobiłam już tyle głupstw. Zamiast pomóc mojej rodzinie w rozwiązywaniu problemów, tylko się od niej oddaliłam. Przecież to okropne. Nie rozumiałam, że oni potrzebują mojego wsparcia. Credimi, per troppo tempo. Non ho capito che i miei cari avevano bisogno del mio appoggio, del mio aiuto. Musisz to zrozumieć. Twoje wyznanie zaskakuje mnie, moja droga. Proszę cię, opuściłam moje dzieci. Postaraj się mnie zrozumieć. Powinnam była walczyć u ich boku, a ja po prostu wyrządziłam im krzywdę. Gorzko teraz żałuję i nigdy już więcej tego nie zrobię. Od teraz poświęcę się całkowicie mojej rodzinie. A mio marito e alla mia casa. A ja? Co mam robić? Dziękuję ci za wszystko. Byłeś dla mnie bardzo dobry. Słuchałeś moich zwierzeń. Zawsze mi pomagałeś i nie prosiłeś o nic w zamian. A jednak nie możemy się już więcej spotykać. To ostatni raz. Chwileczkę. To ma być nasze ostateczne pożegnanie? Tak. Tylko dlatego tu dziś przyszłam. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się pożegnać i podziękować za wszystko. Oczywiście, oczywiście, wszystko jest takie jasne i takie proste. Właśnie tak powinno być. Żegnaj. Posłuchaj, no. Myślisz, że możesz mnie oszukać? Że możesz mnie wyrzucić od tak, jak zużytą rzecz? Nie, moja droga. Nie uda ci się uwolnić tak łatwo ode mnie. Zapewniam cię. Koniec odcinka 107. Opracowanie wersji polskiej NB Warszawa. Tekst Jolanta Dygul. Czytał Janusz Kozioł. Fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente.